Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na kwiecień. Wygląda na to, że kwiecień to dla Was czas uzyskiwania niezależności osobistej, uczenia się tej niezależności, decydowania za siebie, samodyscypliny, jakiegoś takiego wewnętrznego wzmocnienia, większej takiej solidności i poczucia spełnienia w związku z tym. Będziecie przejmować odpowiedzialność właśnie za swoje decyzje, za swoje uczucia, za swoje myśli. I tutaj są takie dwie podobne karty, takie kiełki widać, tak? Zapoczątkowanie czegoś nowego, idealny moment, zobaczymy na co. Zdaje się, że na uzdrawianie się i równowagę emocjonalną. Kwiecień to też dla Was nauka cierpliwości, ponieważ tu wychodzicie, no, siedzicie jeszcze na jakimś muchomorze, na jakiejś truciźnie. I jeszcze ta parasolka jest z muchomora, czyli jeszcze próbujecie trzymać się jakichś starych ograniczeń czy jakichś negatywnych myśli, prawda? Ta osoba w połowie jest, tu ma czarną bluzkę, tu ma białą spódnicę, ale już w kierunku jakiegoś większego optymizmu wy idziecie. To tak jakbyście byli w połowie transformacji i jeszcze jakaś negatywność was tutaj trzymała, natomiast te biedronki, które chodzą po tym muchomorze, to już są zapowiedzią, że idziecie w dobrym kierunku. To jest taka wiadomość z góry, że już zmierzacie w dobrym kierunku. Tutaj mamy jakieś sprzątanie, czyli pewne rzeczy będziecie sprzątać. Pewne rzeczy są w kwietniu do posprzątania i widać, że będziecie się uziemiać, równoważyć wewnętrznie, strengthen bonds i zachęta do większej lekkości, luzu, spontaniczności i zabawy w kwietniu. I wielu z Was może będą właśnie bardziej na luzie, mniej spięci, mniej sztywni. Mamy też receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. I więcej jakiejś takiej akceptacji, wdzięczności i miłości odczujecie w kwietniu, także bardzo ładnie. Teraz sobie dolosujemy nauka też cierpliwości, Anchor. To też mi się kojarzy z uziemieniem, tu jest ten As Monet i Anchor, to też mi kojarzy się z uziemianiem się, z byciem tu i teraz, co też jest powiązane z tym, rozszerzaj swoją przepełnioną radością, energią na innych, czyli spontaniczność, bycie tu i teraz, radość życia, dobrze. Nauka cierpliwości, nauka wdzięczności, uzdrawianie czakry serca, miłość. Może też miłość będzie dla Was bardzo ważna, związki, relacje, czy miłość własna dla każdego to będzie inny rodzaj miłości tutaj. Jest też słonecznik, czyli właśnie większa pewność siebie, co jest powiązane też z tą niezależnością. Tak. Równowaga emocjonalna, dużo uczuć, giermek kielichów, as kielichów, dużo równowagi emocjonalnej, dużo miłości własnej w kwietniu i dużo takiej otwartości w Was będzie na przyjmowaniu tego, co do Was spływa, tego, co Wszechświat Wam daje z wdzięcznością. Także dużo takiego emocjonalnego spełnienia i takiego poczucia wdzięczności w kwietniu. Teraz samodyscyplina, wzmocnienie takie osobiste, poleganie na sobie w większym stopniu i spełnienie w związku z tym. Równowaga, tak. Równowaga emocjonalna, wyjście z jakiegoś działania na oślep pod wpływem emocji w kwietniu. Wyjście też z jakiegoś braku celu i strategii, czyli też wasze życie zacznie przybierać jakiś określony kierunek. Może się to wiązać właśnie z jakimś zdecydowaniem, jeżeli chodzi o kierunek działania. Może się to wiązać z wyjściem z jakichś problemów emocjonalnych, działania pod wpływem emocji, działania na oślep, czy z jakiejś tendencji do wywoływania burt, kłótni, sprzeczek. Idealny moment w kwietniu na
podjęcie działań celem wyjścia z lęku i kontroli. Tak, idealny moment dla Was w kwietniu na podjęcie działań pracy z lękiem, uwalniania lęku i kontroli. Tak, i kwiecień to dla Was czas transformacji i wzmacniania siebie, ewidentnie. Czas transformacji i wzmacniania siebie, uzyskiwania takiej siły wewnętrznej, niezależności, decydowania za siebie, wyjścia z zależności emocjonalnych, tak. Bo jeszcze jest jakieś rozczarowanie w Was. Natomiast w kwietniu będziecie z tego rozczarowania wychodzić, bo jest jakieś rozczarowanie ukrywane w milczeniu. Tutaj jakaś tendencja do izolacji, ale to sunny day, czyli jeszcze trochę tej trucizny emocjonalnej tu jest, ale już w kwietniu więcej optymizmu i wychodzenie z tego. I właśnie bycie tu i teraz w większym stopniu, odpuszczanie lęku i kontroli. Ojej. No jeszcze widać jakieś poczucie przegranej. Coś Wam tu nie wyszło prawdopodobnie w kwestiach miłosnych. Jakieś poczucie przegrane i jakiś żal. To jest właśnie ten muchomor, na którym Wy jeszcze siedzicie. Jakiś żal do kogoś, ale też ta Królowa Mieczy w sumie może zapowiadać powolne wychodzenie z tego takiego trzymania gardy. Ona też może właśnie sygnalizować, że jakiś żal do kogoś jeszcze macie i ten żal należy uwolnić. Tu jest ta piątka kielichów, tu też widać to rozczarowanie, czyli wy prawdopodobnie wpadliście w jakąś zależność emocjonalną od jakiejś osoby, sytuacji i w kwietniu to będziecie transformować, uwalniać lęki, wzmacniać wiarę w siebie. Tu jest ten słonecznik, czakra splotu. Transformacja, tak. To dla Was czas transformacji, uwalniania lęków. Jeszcze nie w pełni te lęki są uwolnione. Jest tu jakaś silna trauma widoczna. Jakaś silna trauma, jakaś tendencja do obsesyjnego myślenia czy zamętu w głowie. Ale no, tej traumie należy się przyjrzeć. Ta trauma jeszcze tutaj pokutuje. To może być powiązane też z jakimiś lękami, że jakieś lęki powodują nadmierne uciekanie do głowy. Może ktoś Was zawiódł, jest to rozczarowanie, może ktoś Was zdradził, może coś się nie udało, ale mimo to jest zachęta do uwalniania tego, bo nie chcę powiedzieć, że walki z tym na siłę, tylko do uwalniania tej traumy. Także już więcej optymizmu się szykuje na kwiecień. Jakby idziecie w dobrym kierunku. Ważna jest też cierpliwość w kwietniu. Znowu to rozczarowanie, tak. Rozczarowanie w związku z jakimiś marzeniami, które zostały niespełnione. Także potrzebujecie z tego rozczarowania wyjść i z braku zaufania. No i tutaj cierpliwość, bo do tego procesu uzdrawiania się własnego należy uzbroić się w cierpliwość. I pewnie to sprzątanie też jest powiązane z uwalnianiem się od smutku, żalu, rozczarowania. Tak. Coś się zawaliło, coś się nie udało. Także też wielu z Was potrzebuje z roli ofiary wyjść. Możecie mieć poczucie, że staliście się ofiarą kogoś, czegoś, padliście. To raczej jest powiązane z wewnętrznym dzieckiem. Prawdopodobnie jakaś trauma z dzieciństwa. Bo jeżeli stajemy się ofiarą czyjąś, kogoś, to jest dlatego, że mamy w podświadomości jakiś wzór, jakiś, jakby to powiedzieć, schemat, jakiś podświadomy schemat bycia tą ofiarą i potem tą ofiarą stajemy się. No ale po to się stajemy, żeby się temu przyjrzeć i żeby to przepracować i żeby z tego wyjść, tak?
I to jest to sprzątanie. Niektórzy tu potrzebują z głowy po prostu wyjść, niektórzy lęki uwolnić, niektórzy z mentalności ofiary, z poczucia bycia skrzywdzonym, oszukanym. Także kwiecień to dla was czas naprawy, naprawy tego czegoś z przeszłości, co się stało, przywracania się do równowagi i sprzątania podświadomych lęków i wychodzenia z jakiejś takiej słabości, nerwowości, a także poddawaniu się, takiej energii poddawania się nastrojom bez ukierunkowania na życiowe cele i bardziej właśnie stawiania na swoją niezależność, czy wychodzenia z jakiejś niezależności emocjonalnych i dużo też będzie takiego odczucia wdzięczności za to, co w waszym życiu się dzieje, ponieważ jest to szansa na wzrost, rozwój i właśnie osiągnięcie tej wewnętrznej równowagi. Dodatkowe rady z innej talii na kwiecień. Tak, zachęta do takiego zdrowego pragmatyzmu, czyli wyjścia z tego żalu, uczuć, ale tych uczuć w sensie takim bardziej, powiedzieć, z tych uczuć żalu, tak, smutku, do opanowania tych emocji, nastrojów, to o to chodzi. Taka jest rada na kwiecień. Skupienia się na sobie, na swoich priorytetach, przyjrzenie się swojemu wewnętrznemu dziecku, i czas właśnie miłości własnej, zadbania o siebie, przywracania się do wewnętrznej równowagi. To jest to. Macie silną osobowość, ale no właśnie ta cierpliwość. To cierpliwość, bo ten trudny cykl się zakończy, kwestia czasu i tutaj właśnie wychodzenie z aspektu wewnętrznego dziecka, z lęku, wewnętrznych napięć i wychodzenie z lęku i kontroli na kwiecień i równowaga emocjonalna w związku z tym, bo jeszcze tej równowagi w pełni nie ma, ale jesteście w drodze, jesteście w procesie przemian. Dajcie znać, jeżeli macie ochotę, trzymam kciuki, pozdrawiam bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Cześć.